Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj pierwszy odcinek na temat holenderskiej wersji teleturnieju The Price is Right. Ten teleturniej w Holandii ma długą i zawiłą historię. No a dzisiaj pierwsza część tej historii, pierwsza w historii wersja holenderska The Price is Right, która nosiła nazwę Prijs Jerik i miała bardzo podobne logo do wersji amerykańskiej, gdyż czcionka, którą napisano ten napis Prijs Jerik, jest identyczna z czcionką z logotypu The Price is Right. No i w tym logotypie jest również pod bardzo podobny znak waluty, tylko że zamiast amerykańskiego dolara mamy holenderskiego guldena, jako że Prijs Jerik była emitowana w latach 1986-88 na antenie publicznej telewizji Avro. A gospodarzem tego teleturnieju wówczas był Fred Oster. No i cóż, pierwsza wersja holenderska The Price is Right trwała 2 lata i trwała godzinę. Odcinki trwały godzinę. No i cóż, składały się z następującego formatu. Na początku czterech zawodników konkurowało ze sobą w konkurencji One Beat, czyli wyceniali daną nagrodę. Oczywiście ten, kto był najbliżej prawidłowej ceny, ale jej nie przekroczył, wchodził do gry. Potem następowała gra cenowa, gdzie szczęśliwiec miał okazję zdobyć kolejne nagrody. I takich gier cenowych w ciągu odcinka było 6. Po zwycięzcy trzech kolejnych gier cenowych rywalizowali ze sobą w konkurencji Wielkie Koło, czyli mogli kręcić wielkim kołem. Ten, kto wykręcił najwyższą liczbę, ale nie przekroczył setki, ten awansował do finału. No i cóż, w ciągu programu, w ciągu jednego odcinka były dwa wielkie koła. Pierwsze wielkie koło po pierwszych trzech grach cenowych, a kolejne wielkie koło po kolejnych trzech grach cenowych. Tak samo jak mamy to w wersji amerykańskiej. No i cóż, no i na końcu następował finał. Zwycięzcy obydwóch wielkich kół, obydwóch konkurencji Wielkie Koło, rywalizowali ze sobą w finale, który również był po amerykańsku rozgrywany, to też każdy z zawodników dostawał osobny zestaw i musiał go wycenić, nie przekraczając prajdowej ceny. Ten, kto był najbliżej, ten wygrywał. Oczywiście mogła się wydarzyć sytuacja, w której nie wygrał nikt, ponieważ oboje zawodnicy mogli przekroczyć prawidłową cenę swojego zestawu. No ale mogła być też taka sytuacja, w której jeden zawodnik mógł zgarnąć po prostu wszystko, gdyż był bardzo blisko prawidłowej ceny, a jego konkurent na przykład się pomylił i przekroczył prawidłową cenę. Też tak mogło być. No i właśnie na takim formacie opierała się pierwsza holenderska wersja teleturnieju The Price is Right, czyli Prijs Jerik. Format stricte amerykański, konstrukcja identyczna z tym, co mamy w amerykańskim oryginale. No i cóż, to była pierwsza część holenderskiej historii teleturnieju The Price is Right w Holandii. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!